Adrian, jak ty ocenisz to spotkanie, swój powrót do Lublina? No zawsze powroty są miłe, no dzisiaj to się trochę inaczej kończy. No niestety zremisowaliśmy, mecz mieliśmy, wydawało się, do przerwy pod kontrolą. No i co, na własne życzenie. A te decyzje przy rzutach karnych, jak oceniasz tę sytuację? Nie wiem, ja daję sobie rękę obciąć, że dotknąłem piłkę ręką przed polem karnym. Dużo się zmieniło w Lublinie od czasu, kiedy grałeś w Parwach Motoru. No tak, dokładnie. Graliśmy jeszcze na starym stadionie. Była druga liga. No ale widzę, że się zmieniło na lepsze. Nowy stadion i wszystko tutaj lepiej organizacyjnie wygląda, z tego co wiem. Ale sportowo trochę gorzej. Jak oceniasz potencjał Motoru? No wydaje mi się, że jeżeli chodzi o piłkarsko, to była deklasacja w dzisiejszym meczu ze strony Motoru. Ja się przynajmniej tak na boisku czułem, nie ma co ukrywać, bo większość czasu w meczu biegałem bez piłki i wiadomo, każdy woli biegać z piłką przy nodze niż...